Siema, witajcie, jestem Taryl i witam Was w kolejnym odcinku Landmark. Dziś Wam zaprezentuję to, co udało mi się stworzyć od poprzedniego odcinka. Jak może sami już widzicie, dość dużo stworzyłem. Poprzednio mogliście zobaczyć drewniany domek, ale teraz uznałem, że właśnie mówiłem, stworzę zamek z Heroes Trójki. A im bardziej go zacząłem tworzyć, tym bardziej zupełnie zaczynał przypominać coś zupełnie coś innego. Także za chwilę zobaczycie, jak to wszystko wygląda w środku. Przejdziemy przez wielkie drewniane drzwi, które udało mi się w dość ciężki sposób zmodyfikować. Jak sądzicie, jest dużo. Wykorzystałem dużo kamieni. Nie jest to jeszcze cała budowla skończona. Większość rzeczy jest jeszcze niedokończona. Jak na przykład mury, czy kilka jeszcze wież, które mam na myśli do stworzenia. No i teraz wejdziemy na środka niektórych wież. Stworzę też kilka ogień ciekawych. No i teraz jesteśmy na murze i tutaj trochę poeksperymentowałem z oknami. Stworzę takie krzyżowe okno. Ale to jaka ciekawostka, jako właśnie eksperyment, czy uda mi się coś takiego stworzyć ciekawego. No i to jest najnowsza wieża, którą zacząłem tworzyć w dość ciekawy sposób. Oczywiście ten zamek jeszcze nie ma nazwy. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie go nazwać jakoś i może nagrodzę to w jakiś szczególny sposób. Jeśli chodzi o klucze do gry, to nie mam. Jakbym miał, to bym chętnie rozdał wszystkim, ale niestety nie mam takiej możliwości póki co. No jak sam właśnie mówię, jak zresztą mówiłem, jest jeszcze wszystko niedokończone. Myślę, że jeszcze dużo, dużo czasu mi zajmie, nim wszystko skończę. Tutaj właśnie zacząłem tworzyć drewniane schody w środku, ale postanowiłem, że bardziej na zewnątrz będą ciekawszym wyzwaniem i może będą lepiej wyglądały. No tutaj wchodzi właśnie na środek, na sam szczyt. No i jest dość ciekawie. Dość ciekawe widoki. Tutaj jeszcze mam jedno wejście na najwyższą wieżę, największy punkt, najwyższy w sumie, największy punkt w tym zamku. Mam nadzieję, że uda mi się skoczyć, co nie jest dość łatwe. Na szczęście stworzyłem sobie takie alternatywne wejście. Ok, jak mówiłem, udało mi się skoczyć. Bardzo ładne widoki. Jest właśnie jeden z plusów właśnie z tego zamku, że mam go na wysokości na górze i mogę obejrzeć całą ulicę z góry. Ale tutaj trochę kopalnia, zobaczycie, trochę zmieniło się od ostatniego czasu. Teraz pojawia się taki kurz śmieszny albo pył. Ale jak to specjaliści mówią, są to Bruksele, niby, i cały świat jest stworzony właśnie z tych punkcików. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące w grze, to patrzę, cały czas się pojawiają, ale nie, one są jakoś, nie są bardzo znaczące, nie są kamieniami milowymi w tej grze. A to jest właśnie, pokażę wam system, polega na opłacie właściwie naszych claimów. Za każdy claim musimy wydać dany surowiec. Ja akurat w tym przypadku mam 300 Cooper Ore, które muszę po prostu wydobyć i potem opłacić. Maksymalnie możemy zapłacić za claim na 5 dni. Także trzeba to o tym pamiętać. Właśnie mogę wpisać właśnie tą daną sumę. I maksymalnie mówiłem o 5 dniach, czyli wychodzi 1500 jednostek. Akurat z tym nie ma problemu, ponieważ na tierze jedynce tego strasznie dużo, a jest w zależności, myślę, że w zależności od tego, jaki mamy tier, na którym mamy nasz dany claim, to taki dany surowiec musimy zebrać i opłacić. Tutaj właśnie obserwujemy kilka innych claimów.
Myślę, co jeszcze zrobić na temat tej serii. Jeśli macie jakieś pomysły, to dajcie się znać. Serdecznie zapraszam właściwie na obejrzenie mojego claimu, zobaczenie, jak to wszystko wygląda w środku. No i myślę, że gdy upublikuję ten film, już będzie już trochę część zostanie zrobiona. A gdy już może dwa albo trzy kolejne filmy, to już zupełnie zamek zostanie stworzony w 100%. No chyba, że coś wymyślę jeszcze. No i właśnie widzicie kilka nowych ikonek. No to myślę, że było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jak przypominam, możecie nazwać w komentarzach mój zamek. Może ciekawa nagroda się znajdzie. I zapraszam właśnie do komentowania tego filmiku, do polubienia i subskrybowania mojego kanału. A ja będę się z wami serdecznie żegnał. Cześć i na razie.